Gandalf! Lord Elrond. Strange for orcs to come so close to our borders. Something. Our business is no concern of elves. For goodness sake, Thorin, show him the map. Erebor. Shine upon the keyhole. We have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time. Then, and only then, can the door be opened. You're a sorcerer who can summon the dead. Gandalf, Sauron is vanquished. No such power exists in this world. The question of this dwarvish company, however, troubles me deeply. My Lord Elrond, the dwarves, they've gone. Cześć, witajcie. Z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z LEGO The Hobbit. No i w dzisiejszym odcinku, tak zresztą jak mówiłem wam poprzednio, tego odcinka nie mogę się doczekać. Bo w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Rivendell, jesteśmy tutaj właśnie, jeszcze nie weszliśmy do końca. Ale naprawdę powiem wam, że zapowiada się przednio, naprawdę wręcz rewelacyjnie, więc ten odcinek naprawdę będzie, mówię wam, zobaczymy, wrócimy tutaj do Rivendell, do tych naszych klimatów z Władcy Pierścieni, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. Dobra, więc lecimy już tam do wnętrza Rivendell, po prostu do naszego centrum tutaj. Opowieści do centrum, ale czy praktycznie tych niebieskich nie musimy zbierać punkcików, z tego względu, że zobaczcie, one same znikają, nawet jak przejdziemy obok. A względem jest to tego, że... Gandalf! Lord Elrond. Strange for orcs to come so close to our borders. Something or someone has drawn them near. Ah, that may have been us. Welcome, Thorin, son of Thrain. I do not believe we have met. And what were you doing on the Great East Road? Zuranimid. Sjornar Gisobaxin. Our business is no concern of elves. For goodness sake, Thorin, show him the map. Erebor. Cirith Ethil. Moon runes. Can you read them? Okej. Okay. Oczywiście przepraszam za to, że zobaczyłem troszeczkę, bo mi przerwało wideo w takim dość kiepskim momencie. I mówią o tych niebieskich klockach, to one po prostu nam wskazują drogę. Dosyć, że mamy na minimapie zaznaczone, to jeszcze dochodzi tutaj to. Powiem wam, że właśnie muzyczka, która tak bardzo kocham. To jest z Hobbita właśnie. Słuchajcie. Naprawdę rewelacyjna, powiem wam, szczerze, że... to jest tak genialna muzyka. I ona idealnie pasuje. Właśnie do tych klimatów, takich elfich. Bardziej elfów właśnie z Mrocznej Puszczy. Gdzie, jak mam tutaj zajść, są schody bodajże. Tak, zgadza się. Powiem wam, że aż sobie przypomniałem tą samą lokację z Władcy Pierścieni grałem. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie do Władcy Pierścieni, LEGO Władca Pierścieni. Nagrałem też serię taką krótkawą dosyć, w której właśnie graliśmy sobie Władcę Pierścieni, więc myślę, że powinno wam się spodobać dla tych szczególnie, którzy lubią LEGO, a już szczególnie wyjątkowo bardzo dla tych, którzy lubią LEGO i lubią Władcę Pierścieni. Okej, widać, że tutaj troszeczkę musimy obejść. Zresztą pamiętam, że grałem w Władcę Pierścieni, to strasznie się męczyłem momentami, też pamiętam, jeśli chodzi właśnie... jeśli chodzi o perspektywę...
podróżowania po tym Rivendell, bo tam minimapki bodajże nie było jeszcze. Więc trochę się natrudziłem, nie powiem, że nie, bo trochę tam było roboty w tym chodzeniu tam. A tu, okej, dobra. Bo wy nie umiecie za bardzo pływać. Ciekawe, gdzie my idziemy. My idziemy bodajże do miejsca, w którym... Chociaż też nie chcę wam mówić. Nie chcę was wprowadzać w błąd, bo ja tam mam taką regułę, że jak nie wiem, to nie mówię. Czasem się pomylę, a potem takie jest trochę to wypominane, a nie chcę po prostu mówić nic na temat tego. Okej, widać, że jesteśmy już niedaleko, więc to będzie tu. A, tak jak myślałem, okej. Stand by the grey stone when the thrush knocks, and the setting sun with the last light of Durin's day will shine upon the keyhole. We have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time. Then, and only then, can the door be opened. There are some who would not deem it wise. Tell me, Gandalf, did you think these plans and schemes of yours would go unnoticed? The dragon has long been on your mind. There is something at work beyond the evil of Smaug. A Morgul blade. They speak of a necromancer living in Dol Guldur, a sorcerer who can summon the dead. Gandalf, Sauron is vanquished. No such power exists in this world. The question of this dwarvish company, however, troubles me deeply. My Lord Elrond, the dwarves, they've gone. A więc stało się. Byliśmy w Rivendell. Troszeczkę taki mam niesmak po tym, że tak szybko to wszystko przeminęło. Tak szybko to wszystko po prostu się stało. Nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby tam się udać właśnie. Myślę, że sobie tutaj troszkę poeksplorujemy, powiem wam tak szczerze. Aczkolwiek teraz kolejnym etapem w naszej legutkowej przygodzie będzie etap walki po prostu tych kamieniołomów. A po prostu słyszałem od pewnego youtubera, że strasznie youtubowi się nie podobało tamto, więc nie nagram tego elementu, jeśli chodzi o właśnie te trolle takie, znaczy te kamienne postacie, takie są olbrzymy, tak, kamienne olbrzymy. Nie chcę ich nagrywać ze względu takiego, że po prostu... I czemu on tak mi chodzi? Dobra, zmienimy gościa, żeby iść normalnie. No i oczywiście... Ja nieprzyjemne są te lagi takie, po prostu... Muszę wyłączać Frapsa, włączać od początku, jak taki lag jest, bo strasznie, nie wiem czy to jest wina Frapsa, czy to gry, ale wydaje mi się, że gry, bo normalnie na każdej innej grze miałem normalnie. No i zbliżamy się do tego miejsca, w której są chyba te kamienie. Więc ja będę musiał się z wami pożegnać, wiecie co? Myślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Sorki, że tak krótko, no ale chciałem wam koniecznie pokazać Rivendell, a koniecznie nie chcę znowu wam pokazać tych olbrzymów. Żegnam się z wami, na razie. Cześć!